Trzy i trzy to jest twój wiek umysłowy. Cześć Michał. Cześć, co tam? A wszystko dobrze. No. I co słychać? Spoko, byłaś już kiedyś w Ostródzie? Nie, jest to mój pierwszy raz i widzę, że naprawdę macie tutaj bardzo ładne tereny. No właśnie teraz na mole jesteśmy. Często właśnie tutaj lubię być. Znajomymi. Ja sobie, tak. Jakieś lody zjeść, czy kepsa. Zawsze fajna sprawa, prawda? Ze znajomymi. Ja właśnie. A jak u ciebie z zainteresowaniami? Jakieś hobby masz może? Geocaching? No pewnie czas grałem w geocaching, ale te aplikacje są takie, że one dużo miejsca zajmują i po prostu z nie mało gram, więc... Rozumiem. Usuwam je. A ty grasz w jakieś gry? Tak, owszem, grałam w geocaching, o którym mówiliśmy, oraz Pokémon Go. Takie najbardziej klasyczne gry. A coś na komputer? A jeśli chodzi o komputer, to Counter-Strike, LOL. Takie najbardziej klasyczne gry, jeśli chodzi o gracza. Czyli fajne, a jakieś tam, jak się idzie w tych grach? A powiem ci, że dywizja w LOL nie jest najlepsza, bo jestem Bronze 5 i jedna z najgorszych. No. No, ale w całej się już mi idzie trochę lepiej. Ale ważne, żeby się dobrze bawić. Tak, dokładnie. Tak też. W tej Ostródzie jest kilka. Gdzie ty byłeś już w tej Ostródzie? Byłem w Zamku Krzyżackim, w muzeum. Bardzo fajnie było. Makieta tam jest taka spokojna. Tak, tak, tak. Bardzo fajna makieta. Właśnie. Kurczę, te jeziora naprawdę są bardzo, bardzo ładne. W ogóle rozpogodziło nam się, bo jeszcze dzisiaj bardzo mocno padało. Ja w ogóle z telefonem w ręku byłem, czekałem, czy od kogoś wiadomości nie dostanę, że odwołane, bo tak pada i w ogóle. Ale nie, wszystko jest okej. No. Ze zdrowiem mogło być troszkę lepiej, Bóle nerki i jelita bardzo mnie dokuczają ostatnimi czasy, ale ogólnie jest bardzo pozytywnie w moim życiu. Dużo pozytywnych emocji ostatnio do mojego życia są wdrażane, więc jak najbardziej wydaje mi się, że psychicznie jest super, fizycznie trochę gorzej. Na pewno sobie z tym poradzisz. Też mam taką nadzieję. Widzimy się właśnie dzisiaj z rodzicami Łukasza, wbijamy. Dzień dobry, jak się Państwo miewają u nas w Ostródzie? Super, super, naprawdę. Fajny klimacik taki, mazurski, super, bardzo, bardzo podoba się. Bardzo mi się podoba, szkoda tylko, że padało, bo chciałam popłynąć statkiem z mężem na wycieczkę, a niestety nam się dzisiaj nie udało. Będzie na pewno jeszcze okazja, tutaj telewizja, dziękuję bardzo za wywiad, taki bardzo krótki. Bardzo dobre, białomaczane, bardzo dobre, smaczku, są bardzo dobre. Opowiesz o tej swojej działalności w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy tam? Tak, najbardziej. Moja przygoda w ogóle z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy zaczęła się w 2012 roku, gdy pierwszy raz zostałem wolontariuszem. Bardzo się tym jarałem i do dzisiaj się tym jaram. Jest to taka moja zajawka. I bardzo ubolewam nad tym, że właśnie niestety jest jeden raz w roku, ale warto pamiętać o tym, że pomagać jest warto cały rok i nie tylko w ten jeden dzień. Ja się staram pomagać jak tylko mogę i wydaje mi się, że chociaż trochę mi to wychodzi. No właśnie z Jerzym Owsiakiem tam się spotkałeś, widziałem. I co ty robisz w tym WOŚP podczas finału? Tam podczas finału na przykład, tak. I jeszcze wróciłem do tego Jurka Owsiaka właśnie. Tak, Jurek zrobił mi ogromny koncert na podwórku. Było to bardzo zaskoczenie, ponieważ wychodzę z klatki schodowej, a więc tam wielką scenę, na której gra Ena i Kamil Bednarek, więc zaskoczenie moje było bardzo duże, bardzo wielkie.
których jeszcze nie znamy. Ale łączą zaś przez kilka chwili, które czekamy. Tylko tej dni, których jeszcze nie znamy. Urodzę was i to jest kilka dni, tylko które czekamy. Jeśli chodzi o tą moją działalność w WOŚP, to w tym 2012 roku i 2013 byłem jeszcze takim bardzo zwykłym, szarym wolontariuszem. Gdy w 2014 bodajże, naprawdę już mi się te daty mieszają, przyjechał Jurek. Tak jakby poglądy na temat WOŚP-u moje oraz innych się bardzo zmieniły. Ludzie mnie na przykład rozpoznają na ulicy, jak chodzę. Nie tylko w WOŚP, ale w Ostródzie już się zdarzyła taka jedna sytuacja, że pani do mnie podeszła i powiedziała, o, czy to ten wolontariusz Wielkiej Orkiestry. Jest to bardzo miłe. Znajomi się mnie pytają, a ja to nie jest uciążliwe? Ja mówię, nie, jest to bardzo miłe. Słowa otuchy zawsze są super w jakiś sposób. No. A tak, taka praca jest ciężka, nie wiem, że z tą puszką na cały dzień tak... Zazwyczaj datki, które dostaję do puszki, nie mieszczą się w jednej, więc w tym roku było puszek 7 i wszystkie były wypełnione po brzegi. I tym też sposobem udało mi się zebrać mój rekord, czyli ponad 10 tysięcy złotych, więc wydaje mi się, że jest to naprawdę niesamowita suma. I ogólnie bardzo, bardzo, bardzo lubię tą Wielką Orkiestrę. Bardzo mi to sprawia dużo przyjemności, gdy mogę pomóc drugiej osobie. To cię tak też podbudowuje pewnie, że nie wiem, tyle pieniędzy zebrałeś, tak? Żeby tak, jak najbardziej, że za 10 tysięcy już można kupić sporo akcesoriów do różnych urządzeń w szpitalach, więc mam takie bardzo poczucie, że się przydaje i że każdy człowiek, który tam w jakiś sposób wrzuci tego grosza przysłowiowego do tej puszki, naprawdę jest to, bardzo, bardzo to podpiera na duchu, tak jak właśnie powiedziałeś. A ta zbiórka, którą właśnie była zbierana dla ciebie, to opowiesz mi coś o niej? Jasne. Ogólnie zbiórka zaczęła się na początku, nie, w środku lipca zaczęła się zbiórka. Tego roku? Tak, tego roku, a skończyła się 17 sierpnia. I muszę przyznać, że nie spodziewaliśmy się takiego odzewu, jeśli chodzi o osoby, ponieważ założenie, jeśli chodzi o sumę oraz wiele dni zbierzemy, przekroczyło nasze najśmielsze razem z rodzicami, po prostu nie spodziewaliśmy się tego, ponieważ w niecałe 3 dni zebraliśmy ponad 45 tysięcy złotych, więc... Akcja jak najbardziej skończyła się z sukcesem, a końcowa kwota wynosiła dokładnie 67 tysięcy i 207 zł, więc mam na ponad rok leczenia i jeszcze na sprzęty takie jak na przykład rower stacjonarny, który bardzo mi pomaga w rehabilitacji, fotel profilowany, bo bardzo dużo siedzę przy biurku, bardzo dużo tam spędzam czasu po prostu. Uczę się tam, gram właśnie z przyjaciółmi na komputerze. Króliki rysujesz? Tak, króliki rysuję, z Bebecjuszem oczywiście. Więc dużo się przy tym biurku dzieje, i do tego potrzebuję po prostu dobrego fotela, więc dzięki temu, że dobroć ludzi przewyższyła nasze najśmielsze oczekiwania, będziemy mogli sobie pozwolić po prostu na takie sprzęty, na które wcześniej nie mogliśmy nawet o nich pomarzyć.
A ty skąd w ogóle jesteś? Jestem ze Szczecina, pochodzę ze Szczecina, urodziłem się w Szczecinie. Jest to moje rodzinne miasto i bardzo dużo osób myśli, że Szczecin leży nad morzem. Tak samo jak Kraków. Kraków leży w górach. A jest to bardzo, bardzo po prostu śmieszne, bo do morza od Szczecina jest ponad 100 km, no a od Krakowa do w góry też się trochę jedzie, więc no tak, ale ogólnie krótko i na temat pochodzę ze Szczecina. A w wakacje gdzieś jechałeś czy coś? Tak, właśnie do Ostródy jestem, że tak powiem, przejazdem 3 dni. Ponieważ wcześniej byłem w Gdańsku. Na Westerplatte zdjęcie, tak. Zdjęcie widziałem. Kurczę, tego. Nie takie to jedna, to jedna podmiotność. Oczywiście mieli bardziej radę, bo najlepsze obiadki były podobne na takie wydarzenie. No a to mów dalej. A jakie było pytanie? Co robić w Ostródzie, co robić w wakacjach? Dobra, okej. Okay. Właśnie w Ostródzie jestem przyjazdem, ponieważ jeden tydzień byłem w Gdańsku, a teraz to właśnie 3 dni spędzam w Ostródzie, bo jestem u mojego najlepszego przyjaciela Bartka. Przyjechałem do niego. Specjalnie do niego przyjechałeś? Tak, specjalnie do niego przyjechałem. Nie przyjechałem do Ostródy, tylko przyjechałem do Bartka, więc wydaje mi się, że znamy się już teraz, w następnym roku będzie 6 lat, znamy się 6 lat i w tym roku po raz pierwszy spotkaliśmy się na żywo. Poznałem się z Bartkiem? Z Bartkiem poznałem się w dosyć bardzo absurdalny sposób, ponieważ poznałem się przez grę komputerową. Graliśmy razem długi czas bardzo w Minecrafta. Więc jak teraz sobie tak rozmawiamy, to cała nostalgia, te wspomnienia wracają i jak się bardzo miło na sercu robi, jak można sobie przypomnieć, jakie to fajne czasy były. Bartek jeszcze wtedy nie miał mutacji, więc jeśli... Uciekaj! Uciekaj! Tak naprawdę. No, a wtedy za roku będzie 6 już lat. Kurde. No, dobra, Więc Bartek nie miał wtedy jeszcze mutacji, mówił takim głosem jak wiewiórka. Więc bo jak teraz w zeszłym roku właśnie po raz pierwszy go usłyszałem już po mutacji, to bardzo się zdziwiłem. Zwłaszcza, że Rezy, na pewno kojarzysz tego youtubera. Tak. Ocenił kanał Bartka i powiedział, że ma iść do radia, więc 100% się z tym zgadzam. Ma bardzo radiowy głos, bardzo taki gruby głos, jeśli mogę go tak nazwać. No. Odpowiadając na twoje pytanie, poznałem Bartka po prostu w grze komputerowej. I tak ta znajomość się tak ciągnie, 5-6 lat już, za rok będzie 6 lat. To dużo, to kurde. Bardzo dużo.
dzięki ci, Michał, za rozmowę. No, mam nadzieję, że się zobaczymy w pięknym mieście Ostróda. Cześć. No, to fajne, no to cześć.